Cześć. Na tym edukaście porozmawiamy na temat rządów Adolfa Hitlera w dwudziestoleciu międzywojennym. Na wstępie opowiemy o zdobyciu władzy przez Hitlera i o polityce, jaką prowadził, aby władzę w Niemczech opanować całkowicie. Opiszemy wydarzenia związane z pożarem Reichstagu, a także z tak zwaną Nocą Długich Noży. Odpowiemy na pytanie, w jakich okolicznościach Hitler mógł ogłosić się Führerem i czym były oddziały SS oraz milicja Gestapo. Skupimy się również na wprowadzaniu ideologii hitlerowskiej w życie, opisując indoktrynację społeczeństwa i prześladowania Żydów. Na koniec zastanowimy się, co było głównym celem Hitlera pod koniec lat 30. Zapraszam. Adolf Hitler zdobył władzę w 1933 roku. Decyzją prezydenta Paula Hindenburga został mianowany na kanclerza. Mimo że niemiecka narodowo-socjalistyczna partia robotnicza, której przewodniczył Hitler, nie uzyskała większości w Sejmie i musiała rządzić w koalicji z narodowo-niemiecką partią ludową DNW, Hitler nie zaprzestał starań o przejęcie całkowitej władzy w państwie. W lutym 1933 roku w parlamencie niemieckim Reichstagu wybuchł pożar. Odpowiedzialnością za ten incydent obarczono komunistów. Hitler, posługując się demagogią, wprowadził w państwie stan wyjątkowy i zawiesił prawa obywatelskie. Była to tak zwana ustawa w celu pomocy narodowi i państwu w potrzebie lub ustawa o pełnomocnictwach. Praktycznie wydarzenia związane z pożarem Reichstagu oraz ustawa wprowadzona po pożarze dały Hitlerowi nieograniczoną władzę w państwie niemieckim. Hitler rozpoczął masowe aresztowania przeciwników politycznych, głównie komunistów. Z powodu przepełnienia więzień tworzono obozy koncentracyjne. Wszystkie partie oprócz NSDAP zostały zlikwidowane. Wszelkie przejawy opozycji wewnątrzpartyjnej zostały również stłumione. W nocy 30 czerwca 1934 roku Hitler rozkazał wymordować całe kierownictwo bojówek SA. Była to tak zwana Noc Długich Noży. Wszystkie działające organizacje społeczne zostały podporządkowane NSDAP lub rozwiązane. W 1934 roku, po śmierci prezydenta Hindenburga, Adolf Hitler połączył stanowisko kanclerza oraz prezydenta i ogłosił się Führerem, wodzem narodu niemieckiego, a swoje państwo nazwał III Rzeszą. Władza Hitlera była nieograniczona. Główną podporą władzy Führera była organizacja SS, która powstała już w 1923 roku w celu ochrony osobistej Hitlera. Miała ona także charakter policji wewnątrzpartyjnej i wywiadu politycznego. Po 1933 roku SS miało własne oddziały wojskowe. Członków SS dobierano według kryteriów rasowych. SS-mani uważali siebie za nadludzi, których nie obowiązują normy moralne. Popularność rządów nazistowskich szybko wzrastała. Wykrywaniem działalności opozycyjnej zajmowała się tajna policja zwana Gestapo. Media i szkolnictwo w Niemczech było nastawione na indoktrynację społeczeństwa. Młodzież była wcielana do organizacji Hitlerjugend. Jednym z głównych tez Hitlera, które opublikowane zostały w jego książce Moja walka, Mein Kampf, była walka rasowa. Po dojściu do władzy Hitlera rozpoczęły się na szeroką skalę prześladowania ludności żydowskiej. Pracownicy państwowi pochodzenia żydowskiego byli zwalniani z pracy. Pikietowano przed sklepami żydowskimi. W 1935 roku Adolf Hitler przedstawił w Norymberdze ustawy, które eliminowały Żydów z życia społecznego Niemiec. Osoby pochodzenia żydowskiego były pozbawiane niemieckiego obywatelstwa. W myśl ustawy wszelkie kontakty między Niemcami a Żydami były surowo karane. Żydzi nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej na terenie Niemiec. Konfiskowano majątki żydowskie. W 1938 roku w Paryżu zamachowiec żydowski zabił pracownika ambasady niemieckiej. Wydarzenie to było przyczyną pogromu Żydów w Niemczech z 9 na 10 listopada 1938 roku. Niszczono wszelkie nieruchomości żydowskie, wiele osób zginęło. Ulice niemieckie pokryte były szkłem, dlatego wydarzenia te nazwano Nocą Kryształową. Hitler rozpoczął również rozwijać przemysł zbrojeniowy,
a także powiększać armię, łamiąc wszelkie postanowienia traktatu wersalskiego. Przygotowywano armię do wojny. Adolf Hitler zdobył władzę w roku 1933. Od samego początku starał się steroryzować opozycję i przejąć całkowitą władzę w państwie, dlatego po wybuchu pożarów Reichstagu w tym samym roku wprowadził stan wyjątkowy i zawiesił prawa obywatelskie. Decyzja ta dała mu nieograniczoną władzę w Niemczech. Wszystkie partie oprócz NSDAP zostały zlikwidowane, a organizacje w kraju zostały podporządkowane państwu lub zdelegalizowane. W 1934 roku, po śmierci prezydenta Paula Hindenburga, Adolf Hitler połączył władzę prezydencką z władzą kanclerską i ogłosił się Führerem, wodzem narodu niemieckiego. W utrzymaniu władzy Hitlerowi pomagały zbrojne oddziały SS oraz tajnej policji Gestapo. Wszelkie przejawy oporu wobec decyzji nowych władz były tępione, a opozycjoniści zsyłani do obozów koncentracyjnych. Społeczeństwo zostało poddane silnej indoktrynacji. Rozpoczęto na masową skalę prześladować ludność żydowską. Najgorsze prześladowania odbyły się w tzw. Noc Kryształową z 9 na 10 listopada 1938 roku. Polityka Hitlera skierowana została również na zbrojenie i przygotowanie do wojny.